Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Piwne newsy. Dzisiaj dwie sprawy, jedna z kraju, druga ze świata. Z kraju w najnowszym piwowarze na okładce Volker Quante, członek zarządu PSPD, jest artykuł Andrzeja Sadownika o ich chmielu chmielu. O badaniu, podczas którego badany był też szark, gdzie pamiętacie, parę miesięcy temu ogłaszałem, że szark ma 98 IBU, jednostek goryczki, i że jest najbardziej goryczkowym piwem w Polsce. I tutaj mamy wyniki tych badań dla kilkunastu piw tak zwanych koncernowych, regionalnych, no i jakby można powiedzieć rzemieślniczych. Dane są naprawdę bardzo fajne. Do tej pory w zasadzie takich danych nie mieliśmy, więc myślę, że to naprawdę ciekawa rzecz. Cały artykuł polecam Wam po prostu nabyć sobie piwowara. Natomiast tutaj kilka danych. Po pierwsze, są jakby dwie jednostki, które nas interesują. Jedna to jest IBU, czyli International Bittering Unit, a druga to jest stosunek IBU do Original Gravity, czyli tak zwany stosunek BU-OG. To obrazuje, jak goryczka jest ta ilość jednostek IBU w porównaniu do ekstraktu. No bo to jest rzecz, która jest jakby oczywista. W piwach, które są, im mocniejsze piwo, im ma wyższy ekstrakt, tym ta sama goryczka będzie odczuwana jako lżejsza. Czyli na przykład, jeżeli mamy piwo o ekstrakcie 12 stopni plato i mamy goryczki 30 stopni IBU, to piwo, które ma 16 stopni plato, będzie miało 30 IBU, będzie mniej gorzkie w odczuciu niż ta 12. No i teraz tak, no to mamy piwa koncernowe. I ile mają jednostek IBU? Najmniej w tym zestawieniu Żubr 16. Okocim podwójnie chmielone. 16 jednostek goryczki. Wojak 17. Perła Export, też piwo, które się chwali dużą ilością użytego chmielu. 17 IBU. Tyle mają Wajceny. Tak naprawdę to jest poziom chyba dolny dla Helesa. Pils się zaczyna od 25 IBU do 45, od 25 do 45. Perła chmielowa mówiłem 18. Carlsberg 18. Lech 18. Tyskie 20. I to jest nawet więcej niż mi powiedzieli w browarze, także można powiedzieć, że naprawdę te badania są nie są jakieś zaniżone. Bo jak zwiedzałem browar, to powiedziano mi, że tyskie gronie ma 18, a klasyczne 16 IBU. Warka 22, Heineken 20, Special 23 i Żywiec 24. Z tych koncernów, które były badane, Żywiec ma 24. Powiem szczerze, samego mnie to dziwi. Chociaż 24 to jest poniżej poziomu dolnego dla Pilsa. Jak jest z piwami regionalnymi, tak zwanymi? To jest ciekawe. Ciechan wyborne. Jak myślicie, ile może mieć Ciechan jednostek goryczki? 17. O jeden więcej tylko niż Żubr. To jest... No ale to wszystko się zgadza. Te piwa tak smakują. Smakują bardzo słaba goryczka. Raciborskie. 19. No ale taka jest prawda. To jest słodkie piwo, bez goryczki. Co tu jest jeszcze ciekawe? Brackie 25. Czyli dopiero dolny poziom dla Pilsa. Mazowieckie 27, Lwówek Książęcy 29. No i rzeczywiście Lwówek w porównaniu do Ciechana jest mocniej chmielony. Olsztyńskie z Kormorana 31 i Noteckie 33. To jest najwyższy wynik wśród piw regionalnych, 33 jednostki IBU. Mamy dalej piwa mocne, czyli tak jak mówiłem, piwo mocne powinno być mocniej chmielone, no bo ma wyższy ekstrakt, więcej cukrów resztkowych. No, czy tak jest w rzeczywistości? Kasztelan 19, Kasztelan mocny. Dębowe mocne 21,
Tatra mocne 23 jednostki, Ibu Special mocny 24. Piwa regionalne w kategorii mocne. Raciborskie mocne 18. Żywe z Ambera 22 jednostki goryczki. Ciechan mocne 23. Dawne z Konstancina 24. Mało. No i teraz przechodzimy do tego, co tygrysy lubią najbardziej, czyli do piw rzemieślniczych. Wymieniono tutaj w tym gronie prawdziwego pilznera z browaru Antidotum kontraktowego, ale to sobie darujmy. Kormoran mocno chmielone, czyli piwo, które chwali się tym, że jest mocno chmielone, że jest tam... no, taka nazwa. No i on ma 38 jednostek goryczki, czyli całkiem nieźle, bo do 45 jest górna granica dla pilsa. Ja powiem szczerze, że dawno nie piłem kormorana mocno chmielonego. Jak go piłem na początku, to ani nie miał goryczki, ani nie miał aromatu chmielowego, a miał za to DMS. Słyszałem, czytałem w różnych opiniach, że się poprawiło mocno. Manufakturowy pils, czyli piwo według receptury Marcina Chmielarza, 45 jednostek IBU. Borsuk 45 jednostek. I teraz Atak Chmielu z Pinty 57. Rowing Jack 70, ale browar podaje na etykiecie 80. W rzeczywistości okazało się w pomiarze, że to jest 70. Imperium Atakuje, wczoraj przeze mnie, znaczy przedwczoraj przeze mnie degustowany, 87 jednostek IBU. Natomiast Shark 98. Co jest ciekawe, stosunek goryczki do ekstraktu w przypadku Imperium, ponieważ to jest 19, a jednostek IBU jest 87, stosunek jest 1,1. Natomiast w przypadku Sharka to jest 2,09, czyli odczuwalna goryczka w porównaniu do ekstraktu w Sharku jest prawie dwa razy większa niż w Imperium Atakuje. No to wiele tłumaczy. Myślę, że ten rekord Sharka długo do niego nie będzie należał, bo my sami będziemy chcieli go pobić, ale myślę, że inni też w tym kierunku pójdą. Ale porównanie tego, że taki żubr ma 16 IBU, a Shark ma 98, to jest naprawdę szokujące. Druga sprawa ze świata, to są dane, które udostępniło Brewers Association odnośnie rynku piwa rzemieślniczego w Stanach. Wyobraźcie sobie, że w 2012 roku było w Stanach 2400 browarów rzemieślniczych, z czego 409 zostało otwartych w 2012 roku. Oznacza to, że codziennie otwierano ponad jeden browar. Wyobrażacie to sobie? Codziennie się otwiera jeden browar, a nawet co któryś tam dzień się otwierają dwa browary. To jest po prostu szokujące. W tym samym roku zamknięto tylko 40 browarów. Wydaje się, że ten rynek jest nasycony, a jednak nie. W ogóle, co jest ciekawe, zaczyna już rzeczywiście to piwowarstwo rzemieślnicze coraz więcej tego rynku dla siebie wykrawać, bo jeżeli cały rynek amerykańskiego piwa wzrósł w 2012 roku o 1%, to segment piw rzemieślniczych wzrósł ilościowo o 15%, wartościowo o 18% i zwiększył swoje udziały w rynku do 6,5%. Tylko, że teraz tak, 6,5% piwa w Stanach produkuje 2400 browarów. A wiecie, ile browarów produkuje pozostałe 93,5%? 56 browarów. 56 browarów zaledwie produkuje całą resztę. Ile to jest ilościowo? Małe browary, znaczy małe, browary rzemieślnicze, bo w Stanach browar rzemieślniczy, czy craft brewery, to jest browar, który tam jest kilka warunków, między innymi nie może mieć więcej niż 50%, czy musi mieć mniej niż 50% udziału jakiegoś innego podmiotu dużego. Nie może mieć tam jakiejś zależności kapitałowej. Ale najważniejsza jest wielkość produkcji i tam poniżej 6 milionów baryłek piwa, beer barrels,
musi mieć browar, żeby móc być nazywany craft brewery. To tak naprawdę było zrobione wszystko pod Samuela Adamsa, ale 6 milionów baryłek to jest prawie 7 milionów hekto, także to jest całkiem sporo. To jest taki browar wielkości chyba tychów czy żywca, także szokująco dużo. No więc cały ten segment browarów rzemieślniczych wyprodukował, uważał w 2012 roku 13 milionów baryłek piwa. Jedna ta beer barrel, czyli baryłka piwa, czy beczka piwa, to jest 117 litrów, czyli można przyjąć po pomnożeniu, że to jest 15 milionów hektolitrów. Czyli wszystkie te 2000 browarów wyprodukowały w sumie w Stanach 15 milionów hekto piwa. To jest mniej więcej tyle, ile produkuje w Polsce kompania piwowarska. Czyli trzy browary, Tyski, Doilidy i Lech. Czyli te trzy browary produkują rocznie tyle piwa, ile 2400 browarów w Stanach. Co jest ciekawe, te 400 browarów, które się otworzyło w 2012 roku, to jest wzrost prawie o 100%, bo w 2011 się otworzyło 200 chyba kilkadziesiąt browarów. Co więcej, w planach było w 2012 roku 800 browarów do otwarcia, czyli możemy zakładać z dużą dozą prawdopodobieństwa, że już liczba browarów w Stanach przekroczyła 2,5 tysiąca, bo minęły już właściwie 3 miesiące, więc około 100 browarów mogli już otworzyć, więc naprawdę postęp jest szokujący. Czytałem tam też taką wypowiedź na blogu amerykańskim, że tak naprawdę to jest bardzo zróżnicowane w Stanach, bo są stany, gdzie na przykład jest 30-40 browarów rzemieślniczych tylko w całym stanie, a na przykład są takie stany jak Waszyngton, czy jak ten drugi stan to jest Oregon, Idaho, czyli te, które są skupione wokół właśnie tego, tych terenów, gdzie jest uprawiany chmiel, czyli właśnie wokół Yakima Valley, to tam udział tych browarów rzemieślniczych sięga nawet 20-30% rynku. W Portland, według tego blogera, w Portland 30% rynku mają browary rzemieślnicze. Natomiast są takie stany, gdzie to piwowarstwo jest jest w powijakach tak naprawdę, jest 20 browarów na cały stan wielki, to jest mało. Ciekawostka z ostatniej chwili, dzisiaj ogłoszono, że w Mississippi zalegalizowano piwowarstwo domowe. Dopiero, czyli nadal były stany, w których nie wolno było ważyć piwa w domu. To jest też szokująca informacja. Nie wiem, czy w Utah już jest zalegalizowane, bo to jest ten stan rządzony przez Mormonów. Oni mają troszkę hopla na punkcie piwa. Tak czy owak, no to są niewyobrażalne liczby, niewyobrażalne tempo otwierania nowych browarów. No u nas to jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Polska jest niecałe 10 razy mniejsza, no to rocznie powinniśmy otwierać 40 browarów. My mamy wszystkich browarów 80, więc no nie ma szans, żebyśmy kiedykolwiek do tego w ogóle doścignęli. Chociaż no naprawdę patrzę z optymizmem i wierzę w to, że w krótkim okresie czasu, nie wiem, 5-10 lat jesteśmy w stanie przekroczyć te 200-300 browarów, ale to w porównaniu do Ameryki to nadal będzie bardzo mało. No, jeżeli będziemy mieli te 300 browarów, to można powiedzieć, że proporcjonalnie, biorąc pod uwagę liczbę ludności, to mamy jakby porównywalną sytuację, ale to jest naprawdę daleka droga, bo na razie mamy 80, czyli musiałaby liczba browarów wzrosnąć razy 3. To jest możliwe, ale no to jeszcze trochę wody w Wiśle upłynie. To by było wszystko, raczej no, takie szokujące dane i odnośnie tej goryczki i odnośnie tego, jak to w Stanach wygląda. Prawda jest taka, że chyba nie ma już szans, żeby spróbować wszystkich piw z Ameryki.
bo po prostu to w takim tempie przyrasta liczba browarów, każdy waży naprawdę sporo tych piw. Nie starczy życia, nie starczy życia. I tym optymistycznym akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia, hej!